Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w niedzielny wieczór o 21.15. Daniel Wojda z tej strony z medytacją, nie zaprawa, zaprawa była przed chwilą taka bardzo spóźniona. Medytacja o bogatych i biednych w taki sposób nie bardzo dosłowny. Dzisiaj o tym będzie. Kto jest z nami pierwszy raz, zapraszam Was bardzo serdecznie na wprowadzenie do medytacji. Teraz będzie. A jeśli ktoś z Was nie jest na żywo i chciałby przeskoczyć od razu do medytacji, to przewincie pasek na YouTubie trochę do przodu. Do zobaczenia. Witaj na medytacji online. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli to Twój pierwszy raz, teraz będziesz mógł usłyszeć krótkie wyjaśnienie, jak możesz modlić się razem z naszą medytacyjną wspólnotą. Jeśli jesteś tutaj systematycznie, na pewno już wiesz, jak to wygląda. Medytację Pisma Świętego rozpoczynamy zawsze o 21.30. Wcześniej trwa krótkie wprowadzenie do medytacji. W tym czasie przygotuj sobie miejsce, w którym chcesz medytować. Medytowanie przy komputerze jest bardzo trudne. Najlepszym miejscem jest wygodny fotel lub krzesło. Pamiętaj, żeby wyłączyć Facebook oraz inne strony internetowe, tak, żeby nic Ci nie przeszkadzało. Streaming medytacji jest także na YouTubie. Są tam lepsze warunki do medytowania. Link znajdziesz w opisie postu. Komentowanie filmiku zostaw na później. Będziemy to robić po zakończeniu medytacji. Przed medytacją możesz wyłączyć monitor. Do modlitwy wystarczy sam dźwięk. Możesz również przygasić światło lub zamknąć oczy. W trakcie medytacji nie musisz nic robić. Usiądź, zrelaksuj się i słuchaj delikatnej muzyki oraz słów prowadzącego. Po prostu pozwól sobie na przeżywanie tego, co rodzi się w Twoich myślach, wyobrażeniach i uczuciach. Duch Święty sam poprowadzi Twoją modlitwę. Możesz Mu zaufać. Nasza medytacja potrwa około 40 minut. Archiwalne medytacje znajdziesz na stronie internetowej www.medytacja.online. A teraz rozpoczynamy wprowadzenie do modlitwy. Medytacje prowadzą jezuici. Moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie chciałbym przywitać wszystkie osoby, które są z nami pierwszy raz. W tym tygodniu miałem przyjemność prowadzenia takiego kursu medytacyjnego dla dziewczyn z urzekającej.pl, więc najprawdopodobniej są jakieś osoby z nami, które stamtąd przyszły do pogłębiarki. Bardzo serdecznie Was witamy. Mamy taki zwyczaj, że na początku, jak ktoś z nami jest na Facebooku, to pisze komentarz, skąd jest, więc kto z Was jest gdzieś skądś, napiszcie, skąd jesteście w tych komentarzach. I jak ktoś polajkuje Twój komentarz, to znaczy, że na początku medytacji będzie się po prostu za Ciebie modlił. No i dobrze, byś Ty też za kogoś się pomodlił na początku medytacji, czyli też polajkował czyjś komentarz. Komentujcie, 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 a ja w międzyczasie przeczytam ten fragment Ewangelii, który będziemy dzisiaj medytować. Łukasz 16, 19-31. Dla tych, którzy jeszcze nie czytali. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów. Żył pewien człowiek, bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i w dzień i w nocy ucztował wystawnie. U bram jego pałacu leżał żebrak, okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. A cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na łonie jego. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umaczał w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życie otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między wami a nami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie dostanie się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, poślij do mojego domu, do mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci,
Niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odparł mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby z umarłych kto powstał, nie uwierzą. No taka Ewangelia, powiem, że nieprosta, nieprosta, niełatwa, bardzo konkretna i nawet wzywająca do bardzo konkretnych rzeczy. W zaprawie powiedziałem kilka słów o tym, że dla mnie ta Ewangelia mówi o samotności, o osobach. Łazarz symbolizuje osoby, które są w samotności, w takim doświadczeniu oddzielenia od innych osób. I bardzo ciekawe jest to, moi drodzy, że tak jak i przed śmiercią, tak po śmierci, między jednym a drugim jest coś, co nas oddziela. Na początku jest mur, a później jest przepaść. Z muru, który być może buduje, obudowuje mój dom, później po śmierci, albo może nawet to się nie zdarzyć po śmierci, może już wcześniej być tak, że ten mur się robi tak silny, tak jest dobrze zbudowany, że zamienia się w przepaść. Gdyby ktoś chciał z jednej strony przejść na drugą, to nie może. I w drugą stronę też nie. I chciałbym, żeby dzisiejsza nasza medytacja trochę nas wybiła z takiego siedzenia we własnym dworku, w którym być może jest dobrze, jest ładny ogródek, jest całkiem przyjemna muzyka w tym domu. I oczywiście mam problemy, bardzo poważne problemy, ale ogólnie żyje mi się dobrze. Na tyle dobrze, że za murek swój nie zaglądam. A być może jest tam ktoś, kto bardzo cierpi i bardzo potrzebuje, żeby ktoś wyjrzał i się zainteresował. Jest takie zjawisko trochę, że my się przyzwyczajamy. Jak widzimy biedę jakichś innych osób, to za pierwszym razem to nas może to porusza, ale jak widzimy ją trzeci, czwarty raz, no to tak normalne. Tak? On taki jest, że tak sobie leży, nie? Ale wcale nie znaczy to, że kiedykolwiek zapytamy tą drugą osobę, o co ci tak naprawdę, co ci tak naprawdę w życiu boli, nie? Co się dzieje? I chciałbym, żeby ta medytacja była taka trochę kontemplatywna dzisiaj, to znaczy, żebyśmy bardzo poszli w obraz. Wyobrazili sobie ten dworek, wyobrazili sobie ogród, wyobrazili sobie mur i zobaczyli, w której ja scenie jestem, czy ja jestem bogaty i no jakoś, może nawet nie bogaty, jakoś po prostu sobie radzę w życiu, a może tak jest, że ja jestem biedny i leżę z tej drugiej strony muru. I kim jestem? Jeśli, moi drodzy, jeśli teraz słuchacie tej medytacji i macie takie wrażenie, że wy raczej się utożsamiacie z Łazarzem, który jest biedny, samotny i nie może się przez mur przedostać, proponuję, żebyście zrobili medytację samemu. W sensie medytację bez lektora, w takim kluczu, co ja mogę zrobić, żeby się wydostać, żeby przejść przez ten mur. Bo może zamilkłem, a mogę pukać, mogę wołać, mogę krzyczeć, mogę cokolwiek zrobić. Nie? Być może jest tak. Weź w kontemplację, niech mnie ten obraz poprowadzi. A być może jest tak, że jesteście w takiej sytuacji, że w tym domku siedzicie i ogólnie nie jest tragicznie w moim życiu. Zawsze problemy jestem w stanie znaleźć, bo to się specjalizujemy my w tym, żeby udowodnić samemu sobie, jak to jest źle i niedobrze i powinno być lepiej. No, ale ogólnie mi się jakoś wiedzie. I wtedy być może jest tak, że ja utknąłem za swoim murem i nie odpowiadam na te osoby, które z boku są, a które są ledwo żywe gdzieś wokół mnie. Dobrze, przeczytam jeszcze raz fragment tej Ewangelii. Kto może, niech udostępni tą medytację na Facebooku. Napiszcie, skąd jesteście. Pamiętajcie o podstawowej rzeczy. Jak coś cię dotknie, coś cię poruszy, nawet przy czytaniu Ewangelii, to już nie słuchaj lektora, tylko słuchaj tego, co Panie ty mi mówisz w moim sercu. I krok do przodu. To słowo coś mi się z czymś skojarzy i krok do przodu potem. I tak trzeba po prostu krok za krokiem tak płynąć trochę, nie? Płynąć to nie musi być logiczne. To nie musi się układać w jakąś narrację. To ma być po prostu odpowiedź mojego serca. Idę za wyobrażeniem mnie. Panie, ty mnie poprowadź. Posłuchajmy jeszcze raz Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior
i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak, okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, tak że psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał stąd do was przejść, nie może, ani stamtąd nie przedostanie się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych przyszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Panie, dziękuję Ci, że zaprosiłeś mnie na tę modlitwę. Dziękuję Ci, że Ty sam chciałeś spotkać się dziś ze mną. Powierzam Ci siebie na ten czas. Proszę Cię, otwórz moje serce na Twoje słowo. Proszę Cię, aby moje serce było czułe na to, co Ty do mnie dziś będziesz mówił. Przez chwilę pomyśl o tym, że teraz rozpoczyna się Twoje spotkanie z Bogiem. Realne spotkanie z Bogiem. On będzie wewnątrz Ciebie mówił do Ciebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Spraw, Panie, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane jedynie do służby i chwały Twojego boskiego majestatu. Tak proszę Cię, Panie, abyś poprowadził tę modlitwę, aby ona mnie kierowała na to, co przynosi Twoje słowo. Niech ona nie kieruje mnie na mnie samego, na moje wyobrażenie o świecie. Ale niech ta modlitwa kieruje mnie na to, co Ty mówisz w Ewangelii. Powierz się teraz w swoich słowach Bogu.
Powierzam Ci, Panie, wszystkie osoby z naszej wspólnoty. Proszę Cię za te wszystkie osoby, które teraz w różnych miejscach się modlą. Ja modlę się razem z nimi. Proszę Cię, Panie, abyś wszystkim nam dał tego samego ducha. Ty nas teraz poprowadź. I ja proszę Cię za tę osobę, za którą ja się dzisiaj modlę. Daj, Panie, tej osobie swoje błogosławieństwo. Daj swojego ducha także tym, którzy będą się modlić w przyszłości tą medytacją. Daj nam, Panie, swojego ducha. Panie Jezu, w czasie dzisiejszej modlitwy proszę Cię o to, abyś nauczył mnie zauważać i zajmować się osobami samotnymi z mojego otoczenia. Bardzo, Panie, proszę Cię, abyś konkretnie dzisiaj pokazał mi osoby samotne z mojego otoczenia. I abyś konkretnie powiedział mi, co ja tym osobom powinienem zrobić. Jak ich nie zostawiać? Na początku tej modlitwy, mając zamknięte oczy, wyobraź sobie scenę z dzisiejszej Ewangelii. Zobacz duży, piękny dom z zapalonym światłem wewnątrz. Są tam ludzie, którzy dobrze się bawią. Popatrz na ten dom. Osoby, które są wewnątrz, mają swoje problemy. Czasami się kłócą, czegoś im brakuje. Ale ogólnie jest im dobrze w życiu. Radzą sobie. Nic wielkiego im nie zagraża. W środku gra muzyka. Możesz ją posłuchać. Obok domu jest ogród, bardzo piękny. Możesz poczuć zapach kwiatów, które tam rosną.
popatrzeć na rośliny. Dom i ogród jest otoczony dużym murem. Popatrz na ten mur. Jak wielki, jak wysoki, jak trwały on jest. Możesz go dotknąć, poczuć z jakich kamieni on jest zbudowany, poczuć jego chropowatość. Z której strony muru ty się znajdujesz? Pomyśl o twoim życiu. Kiedy ten mur został zbudowany? Jak długo trwała jego budowa? Czego ten mur cię oddziela?
Być może już kiedyś zastanawiałeś się, co jest z drugiej strony muru. Jakby to było, gdybym przeszła na drugą stronę. Jakby to było, gdybym wydostała się z tej pułapki. Być może tego muru nie da się zburzyć. Być może jest on zbyt silny. Ale można w tym murze znaleźć bramę. Miejsce, które czasami się otwiera. Wyobraź sobie, że znajdujesz bramę w murze twojego wnętrza. Wychodzisz przez nią. Kogo tam spotykasz? Wokół twojego muru mogą żyć ludzie, których dobrze znasz, których być może spotykasz na co dzień.
Zobacz teraz, jak podchodzi do ciebie Jezus. On widzi, że zaryzykowałaś, że przeszłaś przez bramę, pokonałaś mur. Zobacz, jak podchodzi do ciebie Jezus i pokazuje ci poszczególne osoby. O niektórych chce ci coś opowiedzieć. Jezu, pokaż mi osoby, które żyją za murem, a żyją blisko mnie. Pokaż mi, czego te osoby potrzebują. Pokaż mi te konkretne osoby, które nigdy nie proszą o pomoc. Kiedy zostajesz za swoim murem, ci ludzie umierają. Patrząc na tych ludzi, którzy żyją za twoim murem, posłuchaj swojego serca
co ono pragnie, widząc tych ludzi. Do czego się wyrywa. Pokonałeś mur, przekroczyłeś go. Co jest bramą w twoim życiu, która pozwala przekroczyć mur, która wypuszcza cię poza mur? Usiądź teraz z Jezusem pod tym murem i porozmawiaj z Nim, do czego On cię powołuje, w jaki sposób każe ci przekraczać ten mur, do jakich konkretnych osób cię wysyła.
Pod koniec tej modlitwy bądź zupełnie szczery przed Jezusem. Ale traktuj bardzo poważnie to, co On do ciebie mówi w twoim sercu. Zapytaj Pana, do kogo On cię konkretnie posyła w tym tygodniu. Ufam Ci. Pójdę tam, dokąd chcesz mnie wysłać. Pójdę bez ociągania się. Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś, Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarczy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólną naszą modlitwę po raz kolejny. Jak zwykle chwila na refleksję, na zapisanie tego, co było najważniejsze w przebiegu tej medytacji, a potem widzimy się jeszcze raz.
i nieubłagalnie zbliża się koniec naszego wieczornego spotkania. Bardzo, bardzo wszystkim chcę podziękować, szczególnie całej ekipie Pogłębiarki, tym wszystkim osobom, które bardzo nam pomagają. Wielkie dzięki dla Was. I bardzo też chciałbym Was wszystkich zaprosić teraz do grupy Medytacja online na Facebooku. Tam jest dzielenie z dzisiejszej medytacji. Można do tej grupy dołączyć i bardzo zachęcam, żebyście podzielili się, dali feedback z tych medytacji, co było dla Was ważne. Oczywiście tym, czym chcecie się podzielić. Dzięki tym wszystkim osobom, które pracują, służą na Facebooku, u nas na YouTubie, tym osobom, które tłumaczą na język migowy, które robią napisy. Bardzo wielkie dzięki dla Was, dla tych wszystkich osób, które się modlą za nas, za tych, którzy nas też finansowo wspierają. Bardzo dziękujemy. I wszystkich, którzy się modlą i po prostu dobrze życzą Pogłębiarce i tym naszym spotkaniom, chciałem powiedzieć tak, bo coraz więcej tych spotkań jest. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. W Warszawie się kroi kolejne spotkanie. Jesteśmy już w ramach takiego planowania tego spotkania. Ktoś z Wrocławia się do mnie odezwał. Być może w Radomiu będzie takie spotkanie, a też na pewno będzie w Gliwicach. W Gliwicach jest na naszym Facebooku wydarzenie. Już możecie się zapisywać na to spotkanie i poznać. I inne miasta, jeśli chcecie, organizujcie. Na pewno pomożemy, być może nawet przyjedziemy. Kto by chciał, by chętny, niech pisze na medytujmałpojezuici.pl. Na naszej stronie pogłębiarka.pl jest adres. Więc jeszcze raz dzięki wszystkim. Zapraszam Was teraz na grupę. Tam się spotkamy na grupie Medytacja Online. I zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.